Naszym gościem dzisiaj jest Tobiasz Musielak, zawodnik FOGO Unileszno. Porozmawiamy dzisiaj o podsumowaniu sezonu 2014. Również porozmawiamy o relacjach z zawodnikami FOGO Unileszno podczas meczów i poza torem, jak oni są. Oraz trochę porozmawiamy o lidze angielskiej i szwedzkiej. No i może jeszcze trochę luźniejszych rozmów na temat około żużlowych. Tobiasz Musielak, może podsumowałbyś ten sezon z Twojej perspektywy. Te rzeczy pozytywne i negatywne w Twoim wykonaniu podczas sezonu 2014? No pozytywne na pewno to, że w jakimś momencie coś po prostu pchnęło do przodu i po jakimś czasie tych porażek po prostu zaczęło iść i to był taki kluczowy moment. Nastąpiły pewne zmiany w motocyklu i w moim przygotowaniu też i podejściu do zawodów, no i to przyniosło rezultat jakiś tam spodziewany i od tamtego momentu, gdzieś tam od tego maja zaczęło, czy tam czerwca, powoli iść faktycznie do przodu. Patrząc na statystyki z lat poprzednich, 2012 rok 43 miejsce w tabeli najskuteczniejszych zawodników, 2013 34. W tym roku było to 26. Widać stały progres u Ciebie. To wynika z tego, że ta Ekstraliga na przykład w tym roku była słabsza, czy Ty czujesz, że jesteś teraz lepszym zawodnikiem? Ciężko powiedzieć. Ja wiadomo, czuję się troszeczkę pewniej aniżeli 2 lata temu i też więcej pieniędzy. Tak faktycznie zainwestowałem przed tym sezonem w sprzęt mimo tej kontuzji. W 2013 roku nie jeździłem zbyt wiele, to poczyniłem wielkie inwestycje i faktycznie chciałem, żeby to przyniosło pozytywny skutek i, no i chyba tak faktycznie się stało. Twoja średnia w tym roku wyniosła 7 punktów na mecz. To na juniora jest dość dobry wynik, ponieważ patrząc na poszczególnych zawodników, to Piotr Pawlicki, Bartosz Magdlik byli lepsi od Ciebie. Systematycznie punktować, być mocnym punktem drużyny leszczyńskiej. Czy Ciebie ten wynik 7 punktów na poziomie meczu zadowala, czy nie? Ciężko powiedzieć. Były zawody, w których zrobiłem 0 punktów i w których przewoziłem po 13 czy więcej, więc ciężko mi coś powiedzieć. 7 punktów to nie jest jakiś wymarzony wynik dla mnie i na pewno jeszcze będę chciał to poprawić. Ta Ekstraliga w tym roku liczyła 8 drużyn, w poprzednich latach było to 10. Teoretycznie powinna być ta siła tych drużyn bardziej napędzona, czyli ci zawodnicy ze ścisłej czołówki cały czas w tej Ekstralidze są, ale problem był z juniorami, ponieważ w tym roku mieliśmy taki system, że juniorzy teoretycznie słabsi byli. I właśnie o tych słabszych juniorów chciałem zapytać, teoretycznie słabsi. Było kilka meczów, kiedy Ty i Piotrek Pawlicki przed biegiem byliście faworytami takich wyścigów. Przypomnę mecz pobiegły już nie, bo to już nie bywało, ale na przykład mecz Częstochową tutaj u siebie, gdzie Rafał Malczewski z Aktorem Was pokonali 5-1. Były wpadki w meczach z Wrocławiem. Czy to Was dodatkowo obciążało, czy po prostu ten sport jest tak nieprzewidywalny w tym momencie, gdzie ten sprzęt się wyrównał, że ciężko przed biegiem wyrokować jakieś konkretne wyniki? My wiedzieliśmy, że presja będzie wysoka, może nie ze strony władz i trenerów, ale wiedzieliśmy, że kibice często te słowa wypowiadali i że ta para teoretycznie nasza była najmocniejsza, a tu przyjechali goście z Częstochowy i przywieźli nas na 5-1, więc no nie wiem, niby presja była, ale zawsze każdy z zawodników myśli przed każdym wyścigiem tylko wygrane i nie wiem, może faktycznie jakoś ta presja tak na nas wpłynęła, ale ciężko powiedzieć mi teraz, dlaczego tak się po prostu działo na samym początku, no ale zresztą po moich wynikach z kwiecień i ten początek maja na pewno mogło być zupełnie lepiej, no ale cóż, taki jest ten sport i no i tak jak powiedziałeś, to jest nieprzewidywalne zjawisko. Przyjeżdżają goście, którzy bardzo rzadko tutaj jeżdżą i praktycznie wygrywają z nami od pierwszego wyścigu. Mecz co prawda był wygrany, ale nieznacznie. Wspominałeś na początku, że te wejście, ten sezon nie było wymarzone. Poprzedni sezon kończyłeś z kontuzją ręki. Wiem, jakie były perturbacje twoje zdrowotne. W tym roku przygotowywałeś już się jakby w normalnym cyklu.
Czy nie przyszedł taki moment na początku sezonu frustracji, że nie wychodzi mimo to, że ten okres był przepracowany, sprawy sprzętowe były dopięte? Czy zawodnik nie ma takiego poczucia, że w którymś momencie ma dość tego? Wiele razy tak miałem w tym roku, że miałem już tego dość powoli. Ten początek sezonu faktycznie był kiepski i no były jakieś tam głupie myśli, ale generalnie od razu po tym starałem sobie wszystko na spokojnie wyjaśniać i uspokoić siebie samego. No i przede wszystkim chciałem podejść troszeczkę bardziej z dystansem do tego wszystkiego. Później jednak cały czas to nie szło w dobrą stronę, trzeba było coś w końcu zmienić. Doszły jakieś kolejne inwestycje i w końcu to był ten strzał w dziesiątkę. Jakby to się opłaciło i no i generalnie później, tak jak powiedziałem, wszystko szło ku górze. I teraz zapytam Cię o ten przełomowy moment w sezonie. Który to był mecz? Być może jakiś inny moment, który zmienił oblicze Twoje w tym sezonie? Wszystko już działo się troszeczkę lepiej, kiedy do Wrocławia pojechaliśmy na mecz. Tam co prawda popełniłem błąd i się wywróciłem, ale już czułem, że po prostu ta jazda sprawia mi większą przyjemność i no ja też lubię we Wrocławiu jeździć i też psychicznie byłem tak faktycznie nastawiony tego meczu dobrze. I, no i to może mi też pomogło, że te kolejne seniorskie już wyścigi szły mi troszkę bardziej z górki niż w poprzednich meczach. No i później jakiś chyba, nie wiem, chyba przerwa i później mecz z Toruniem u siebie, no to już faktycznie szło dobrze, więc to chyba bym powiedział, że to był ten moment. Kilka razy byłeś wybrany do siódemki kolejki przez m.in. na przykład portal Sportowe Fakty, przez Speedo Ekstraligę. Byłeś częstym gościem w tych zestawieniach. Ja sobie przypominam taki mecz, bieg w Zielonej Górze, kiedy po 13 biegach remisowaliśmy z Folkbazem. Był ważny mecz w kontekście playoffów. Nie wiem, czy ty pamiętasz ten bieg z Andreasem Jonssonem w Zielonej Górze, kiedy z Kenetem bieg przewieźliście wtedy 4-2, remis przed biegami nominowanymi. Czy wtedy poczułeś, że naprawdę wynik jest uzależniony od ciebie w takich momentach? Nie, szczerze powiedziawszy, nie zwracałem uwagi na wynik. Nie wiedziałem, jaki on jest dokładnie. Wiedziałem, że jest na styku, ale nie wiedziałem, jaki jest dokładnie i podszedłem po prostu do tego wyścigu po swojemu i chciałem wygrać. Przegrałem co prawda start, ale tam chyba w pierwszym łuku wyprzedziłem Andreasa i no już się nie dałem pokonać do końca i fajnie, że Kenneth też wtedy wyprzedził Jarka po trasie. No a generalnie takie mecze i takie biegi często też oglądam w internecie jeszcze raz, no bo to jednak zwycięskie biegi powinno się swoje oglądać i kodować te jakby fajne momenty i to pomaga. Teraz zapytam o tą zmianę w sztabie szkoleniowym. Adam Skórnicki przyszedł. Gościł już w parkingu z Wami podczas meczu w Toruniu na Motoarenie. Co prawda ten mecz był jeszcze przegrany dosyć wysoko, ale już mecz tutaj w Lesznie z Univaxem wygrano 8 punktami. Co Adam zmienił, kiedy przyszedł do drużyny? A co było nie tak przed jego przyjściem? Jakie były problemy wewnątrz drużyny? Bo na pewno takie były. To dało się odczuć. Czy to było widać i w telewizji, więc wszyscy znają te problemy, jakie tam były z Nikim i Niki z Piotrem, więc ja nie mogę nic ze swojej strony więcej powiedzieć. A generalnie jeśli chodzi o sam moją osobę, no to po przyjściu Adama w sumie może mnie, że zmusił, czy nakłonił mnie do pracy z psychologiem, ale tak to się zbiegło w czasie, że ja też w sumie chciałem rozpocząć z nim współpracę, a Adam jakby może dopełnił tej formalności i powiedział, że tam do góry czeka psycholog i idź z nim porozmawiaj, a to był chyba ten moment, gdzie Niki chyba miał kontuzję, czy to było troszkę później? W każdym razie poszedłem do tego psychologa i porozmawialiśmy. No i od tego momentu zaczęło to wszystko się powoli scalać do jednej całości. Cała nasza drużyna ze sobą zaczęła rozmawiać i też Niki z Piotrem już później byli na normalnych stosunkach i więc... Po tym przyjściu właśnie Adama Skolnickiego często można było zobaczyć w parkingu. To najbardziej widoczne było przy okazji biegów nominowanych. Czy to
Często jest tak, że zawodnicy mają różną ilość punktów równą i trzeba wyznaczyć te pola startowe. To na przykład będąc w parkingu ja zaobserwowałem, że na przykład czynniki Petersen czy przykładowo Kenneth Biere, oni byli tacy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o wybór pól startowych. Oni często nawet jak jechali z Wami, czy z Piotrem, czy z Tobą, to oni Wam dawali ten wybór pierwszeństwa. Znaczy, przyjęliśmy takie zasady w sumie, że znaczy tak mi się wydaje, bo tak było, kiedy jechałem w tych wyścigach nominowanych i że po prostu kto ma więcej punktów, wybierał sobie pole. I to chyba właśnie po przyjściu Adama tak było, że tak to zaczęliśmy konstruować, te dwa ostatnie wyścigi. No i nikt do nikogo nie miał pretensji. Jeśli ktoś jechał całe zawody dobrze, no to ma prawo po prostu sobie wybrać pole pod siebie. I jeśli bieg jest na styku, no to wiadomo, że zawodnik lepiej spasowany, który ma dzień konia, no powinien jechać do lepszego pola. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy raz skoczyłeś pod pozycję seniorską w meczu z Gorzowem tutaj u nas na stadionie, bo w piątek były te mistrzostwa Ekstraligi Nieszczęsnej, gdzie uległ kontuzji Niki. Później dzień w sobotę wieczorem Przemek Pawlicki miał wypadek w pól. I ty dowiedziałeś się o tej decyzji Adama, że będziesz pod dziewiątką w dniu meczu, czy to już było konsultowane na bieżąco po tym wypadku Przemka w Anglii? Nie, ja tam generalnie rozmawiałem z Adamem w sobotę już po tym wypadku Nikiego i w sumie oglądając te zawody sam po prostu się domyślałem, że może taka sytuacja nastąpić, więc po prostu już sam się na to nastawiałem. No w sobotę, dzień później już Adam powiedział, że może być taka sytuacja, że pojadę jako senior i gdzieś to się już tak szlifowało, aż w niedzielę decyzja zapadła, że jadę z jedynką i czy z dziewiątką, więc nie było jakichś tam gromu z jasnego nieba. Jeżeli chodzi o tą rundę zasadniczą jeszcze, nawiążę do tego. Pamiętamy mecz sparingowy w Toruniu na początku roku, w marcu. Mecz Ci tam nie wyszedł. Pojechałeś na mecz ligowy do Torunia, też Ci ten mecz nie wyszedł. To był chyba taki jedyny tor w tym roku, który nie został przez Ciebie, jakby można powiedzieć, odczarowany. Nie wiem, tor w Toruniu w ogóle nie należy do moich ulubionych. Mimo że geometrycznie jest fajny i jeśli jest się tam spasowany, no to jeździ się super, ale jeśli w ogóle ciężko się tam dopasować, jeśli tego się nie zrobi, no to po prostu wącha się dymek i tyle. Ja też był chyba taki jeden wyścig, że wjechałem świetnie ze startu i z pierwszego łuku wyjeżdżając po prostu trzech zawodników przyjechało koło mnie, jakbym na WSC jechał, więc no nie wiem, czym to było spowodowane. Po prostu no nie trafiliśmy z przełożeniami i tyle. I tak jak to fajnie skóra zawsze mówi, to już pojechało, teraz skup się na przyszłości i no i tyle. Ja jeszcze właśnie jeszcze zapytam Cię o te mecze, przygotowanie do danego meczu. Czy Wy na przykład przed jakimś meczem typowo wyjazdowym oglądacie jakieś kasety, nagrania z tych zawodów, które odbyły się już na danym torze? Jakoś czerpiecie informacje z tego, jak gospodarze na nich odbierają ścieżki na tych torach? Jak to wygląda u Ciebie? Bardziej na luźno to jest robione na treningu w piątek. No i ci zawodnicy, którzy uczęszczają w tym treningu, po prostu nam godzinkę przed treningiem siedzimy w tej kanciapce małej i oglądamy wszyscy razem mecze z poszczególnych torów, więc no jakieś tam nastawienie się jest, oglądanie tych ścieżek, ale generalnie to jest tak, że my w przeciągu tam tych lat, kiedy jeździmy, no to wiele razy startujemy na tych ekstraligowych torach i tak faktycznie to jest może nie niepotrzebne, ale to jest kolejne takie może mieszanie sobie w głowie. Po prostu wiemy w miarę jak tam jechać na tych torach ekstraligowych. Teraz w sumie jest chyba zagadka, GKM Grudziądz wszedł do ekstraligi, jak wiemy i tu będzie trzeba się troszkę skupić, bo tam wodarze ciężkie zadania będą mieli skleić ekstraligowy skład, ale no nie będzie można ich lekceważyć. A Ty w Grudziądzu startowałeś, czy nie? Tak, jeździłem. To były w sumie jakieś zawody młodzieżowe. Zdobyłem tam komplet punktów, ale czyli powtórka. Nie jest ulubiony tor. Marcin Nowak startował w tym roku w Grudziądzu.
jak nie możesz wskazówki udzielić, jeżeli nie staniecie pod taśmą w przeciwnych drużynach? No, postawię mu sok jabłkowy i coś tam powie. Dobrze, wróćmy jeszcze do wydarzeń z roku 2013. W listopadzie nowy prezes, pan Piotr Usiecki, zmienia na tym stanowisku pana Józefa Dworakowskiego. Chciałbym, żebyś powiedział, jak teraz w klubie, jaką osobą jest Józef Dworakowski, a jaką Piotr Usiecki? Czy ty wyczuwasz jakąś różnicę w sposobie podejścia do drużyny, do wyniku drużyny, do poszczególnych zawodników? Znaczy, prezes Dworakowski, on jest dość specyficznym człowiekiem i z racji, że już troszkę wiek, jego wiek już jest trochę, wiadomo, większy, no to może nie utożsamiał się z nami aż tak bardzo jak pan Piotr, więc no w ogóle pan Piotr zna się też z innymi zawodnikami, czy z zagranicznymi, czy z nikim, i więc to takie było bardziej, że teraz się tak bardziej utożsamiamy z zarządem, i no ale generalnie takiej różnicy, nie wiem, w sumie, czy wywoływanie presji, czy cokolwiek, nie ma raczej czegoś takiego. Pan Dworakowski cały czas jest z nami i cały czas nam bardzo pomaga, więc jakiejś tam kolosalnej różnicy po prostu nie ma. Dobrze, a jeszcze zapytam cię o kwestię sprzętu. Wiemy, że masz trenerów tutaj w Polsce, które robią ci silniki. Na przykład nie zaprzątasz sobie głowy tym, żeby szukać jeszcze kogoś na zewnątrz, poza granicami? Czy jeszcze bardziej wolisz skupić się na tych krajowych swoich sprawdzonych mechanikach? To znaczy, mam silniki od państwa Krawczyków, pana Jarka i Andrzeja. No i pana Ryszarda Kowalskiego oczywiście. To są te silniki ligowe bardziej i generalnie w zeszłym roku i 2 lata temu i 3 lata temu skupiłem się na Polakach w 100%. W przyszłym roku raczej poszukam może współpracy z innym mechanikiem też. Po prostu szukam alternatyw, kiedy wejdą nowe tłumiki przelotowe. W razie gdyby coś po prostu było nie tak, no to jeszcze jakoś tam odskocznie jest na bok, a zobaczymy jeszcze. Generalnie mówię, tutaj ci trzej w sumie tunerzy, bo Jarek to jest syn pana Andrzeja i robią te silniki razem, więc na razie na tych polskich tunerach bazuję. Dobrze, już teraz przejdziemy może do startów za granicą. W tym roku Liga Szwedzka, startowałeś tam w kilku meczach w zespole Västervik. 2012 to, jak dobrze pamiętam, Hammarby Sztokholm, w przyszłym roku Legia Wrocław. Ty w tej Szwecji jakby raczkujesz dopiero, ponieważ tych meczów nie było za wiele. Powiedz mi, czy ty sam szukałeś sobie pracodawcy za granicą, czy zgłaszali się do ciebie i oferowali swoje usługi promotorzy z tych szwedzkich klubów? Od samego początku w sumie nie musiałem sam szukać klubu, bo Hammarby sami się odezwali. Zadzwonili w sumie, że potrzebują zawodnika i ja wtedy pojechałem chyba tylko 3 mecze, 4 spotkania pod koniec sezonu. Później Västervik też w sumie sami nakręcili temat i tam podpisałem już kontrakt, nie w trakcie sezonu jak z Hammarby, tylko zimą, no ale tak faktycznie udało mi się pojechać też tylko 3 spotkania i też ta kontuzja później pokrzyżowała plany. No i tak faktycznie tam wykręciłem taką średnią, że żaden zespół nie chciał ze mną rozmawiać i byłem po prostu zdesperowany. Wiedziałem, że muszę robić świetne wyniki w Polsce, żeby w końcu ktoś chciał we mnie inwestować w Szwecji. Los tak chciał, że po raz kolejny był zespół Västervik. No i tak na dobrą sprawę nie chciałbym odchodzić z tego klubu, gdybyśmy nie spadli niżej. Nie wiem, czy to moja wina, ja jechałem tylko 5 spotkań i to kiedy już Västervik faktycznie był na... Raczej nie twoja, bo nie 3 punkty. Västervik tonął i te moje punkty były po prostu nie aż tak ważne. No, gdybyśmy się utrzymali, na pewno bym został, bo rozmawiając z władzami tego klubu, oni byli bardzo zadowoleni i ja też byłem zadowolony, bo
świetna atmosfera i, no i chciałbym tam jeździć. Podpisałem jednak w Leonem, jest to Beniaminek, Liceren. Zobaczymy, jak to będzie po prostu. Może pojeżdżę tam rok, może dwa, może 10. Zobaczymy, jak mi się tam spodoba po prostu. Tak się śmialiśmy w sumie z kolegami z tego Wasterbik, że jak oni wrócą, no to ja też wrócę do tego zespołu, więc jestem rozdarty. A powiedz mi, ty w Gislawie startowałeś, czy nie startowałeś? Nie, nie startowałem tam, bo zespół po prostu jeździł w Alwenskan i nie miałem okazji tam jeździć. No ale przy okazji tej, że Mariusz u mnie pracuje, szmanda, więc on kiedyś pracował przecież u Lee Adamsa i Lee jeździł w Leonen chyba dwa ostatnie swoje lata kariery i wtedy jak Adams skończył karierę, to też w sumie tak chyba was Leonen spadli do no, tam były problemy finansowe. Tak, tam były problemy finansowe i no i teraz powoli to wszystko zaczyna tak od nowa iść do góry. Chciałbym jeszcze poruszyć taką kwestię, dosyć ciekawą myślę dla kibiców. Bo wiadomo, tu mecz w Polsce w niedzielę i wtorek do tej Szwecji trzeba nieszczęsnie jechać. Mógłbyś przybliżyć, jak wygląda ta cała logistyka po meczu na przykład w Lesznie, jak to wygląda? Pakujecie się, jedziecie do tej Szwecji, jak wygląda taki dzień, czy jeden dzień przed tym spotkaniem, logistycznie, czasowo, jak to Musielak team znaczy, organizuje? Jeśli to jest tylko Szwecja, no to wiadomo, że to jest poniedziałek, czas na przygotowanie sprzętu. I tutaj chłopacy robią w tym warsztacie to, co potrzeba. No i w poniedziałek koło tam 15-16 jest wyjazd na Świnoujście na prom. No, czyli tak, taki sprawdzony tok przygotowań. Z tym nie ma problemu, bo to jest tam kawałek w sumie do Świnoujścia, 400 km i jesteśmy na miejscu. Żeby zdążyć, z tym nie ma żadnego problemu, chłopacy zdążą spokojnie sprzęt pomyć i przygotować. A wracamy w sumie ze Szwecji, to jest środa jakieś popołudnie, więc to są takie 2,5 dnia nie na walizkach w sumie, ale na kołach. No to ze Szwecji przejdźmy do Anglii. W Anglii w tym roku mieli wziąć udział w dwóch turniejach, Banks Olympic i Memorial Kilbiego. No nie udało się ani w jednym, ani w drugim turnieju wystąpić. Pierwszy z Torpedo Łódź, drugi wiadomo problemy z obsadą. Ale odbyłeś trening na AB Stadium w Swindon. Jak ci się startował na tym torze, gdzie kiedyś jadąc przecierał ścieżki? To jest to tor podobny do owalu w Grudziądzu. Także miałem trening w sumie przed meczem ekstraligowym. No mam nadzieję, że w nim pojadę. Już teraz nie mogę być pewny miejsca w składzie, ale generalnie fajny tor. Jest troszeczkę inaczej usypany jak polskie tory. Inna zupełnie nawierzchnia, takim czerwonawym kolorze. No i co, no fajny tor, podobało mi się i chciałbym tam w sumie startować w czterech, no ale nie było mi to dane. A ten tor na AB Stadium jest dłuższy niż ten w Lesznie tutaj, ale tak podczas jazdy czuć, że ten tor odbiega trochę od tych torów polskich. Jak to wygląda u ciebie? Ciężko powiedzieć, bo dużo ludzi po prostu tak ma takie przekonanie o tym, że tory w Anglii są dużo, dużo inne. Mi się wydaje, że przez to, że po prostu jest chyba 3 czy 4 tory w Anglii, to jest Eastbourne, Bellevue, Arena Essex i Wolverhampton. To są takie ciężkie tory faktycznie, a może z tego to przekonanie, że Anglia to jest ciężki temat. No wiadomo, to jest ciężki temat z tego względu, że logistycznie jest to trudno zrobić, bo tych samolotów, co zawodnik się nalata samolotami, to po prostu to jest szok. Ale to nie jest jakieś tam wielkie wyzwanie, że to trzeba, nie wiem, lata się przygotowywać i mieć z tym kłopoty i się bać tego, więc nie wiem. A na przykład, czy ty bierzesz pod uwagę starty w lidze angielskiej w przyszłym roku? No bo będąc teraz Swindon, to nie wiem, czy rozmawiałeś na przykład z Alanem Rossiterem, z promotorem Swindon,
Miałeś jechać w Wolverhampton, tam Peter Adams jest akurat promotorem. Czy ty miałeś jakiś kontakt z tymi osobami? Czy one sondowały twój przykładowy angaż w tych klubach, czy nie było żadnych rozmów? To znaczy byliśmy najpierw w Wolverhampton i tam rozmawialiśmy z Chrisem Van Stratenem. Ten klub też jest zainteresowany naszym, moim angażem tam. Później byliśmy w Swindon, wiadomo, i chwilę rozmawialiśmy z Alanem Rosterem. Ci ciężko powiedzieć, czy ten klub jest zainteresowany. Później gdzieś tam ktoś mi wysłał link do strony angielskiej, że czy Rossiter jest zainteresowany moją osobą. No zobaczymy, jest jeszcze jeden klub, który wchodzi w grę. Zobaczymy, ja jestem w sumie zdecydowany na Anglię. No, co się potoczy, to zobaczymy. Nie wiem, czy ty też miałeś kontakt w internecie, ponieważ po tych twoich treningach w Swindon, tam w lokalnej prasie właśnie Alan Rossiter się wypowiadał i on tutaj już będąc jeszcze, jak ja tam startował w Unii podczas drużynowego Pucharu Świata czy Grand Prix, i on chwalił i ciebie jako młodego jeszcze zawodnika, bo to był rok 2009, czy Piotra Pawlickiego, który jeszcze też początek swojej kariery, i on już w tamtym momencie chciał, żebyście wystartowali na Wyspach, w tych angielskich klubach i się rozwijali. Tak na przykładzie to czy Tomasza Goloba, czy Jaka Hampela. Więc no jakaś tam rokowania z jego strony na twoje usługi może, możliwe, że są. Może, zobaczymy. Jak będą dzwonić, to będziemy rozmawiać. Na razie ze spokojem, jest jeszcze dużo czasu do rozpoczęcia sezonu. Jak może nie widać, stoi tylko jeden motocykl, ale reszta tam po prostu jest w kartonach porozkładana i szykuje się na nowy sezon. Szykujemy się raczej, przygotowujemy się na Anglię, na Szwecję i na Polskę. Będą to trzy ligi i póki co to wszystko zmierza w tym kierunku. Teraz może zapytamy o kwestię sponsorów, ponieważ mając za sobą udany sezon, wydaje mi się, że idąc do potencjalnego sponsora, no wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest ciężko o te wpływy od sponsorów, łatwiej ci się rozmawia z tymi osobami, które miałby cię zacząć sponsorować, czy to jest taka długa, żmudna praca w twoim wykonaniu, czy twojego teamu? Bo tu wiem, że Mikołaj Zgański jest odpowiedzialny za współpracę ze sponsorami. Jak tak, to wygląda na tym polu? Razem z Mikołajem pracujemy. Mikołaj co prawda chyba więcej pracuje, bo on jest teraz bardziej kształci się w tym kierunku, robi doktorat z marketingu sportowego, więc on się tym bardziej zajmuje, ale jeździmy po sponsorach razem. Może nie namawiamy, ale po prostu rozmawiamy z potencjalnymi współpracownikami. Na razie mówię, na razie mamy priorytetową sprawę rozmawiać z naszymi dotychczasowymi sponsorami. Oni mają pierwszeństwo, bo oni po prostu byli wcześniej, więc mówię, musimy tutaj dograć najpierw sponsorów, tych, którzy byli, później można rozmawiać z następnymi, a po tym sezonie, tak jak tutaj mówisz, no może jest łatwiej, ale tak naprawdę jeszcze z żadnym nowym w sumie nie rozmawialiśmy, tylko jest jeden nowy sponsor, który gdzieś tam w trakcie sezonu już był może niedograny, ale już rozmawialiśmy w trakcie sezonu, już się ta wiadomość o tym pojawiła, to była firma Diamond i nawiązaliśmy współpracę, raczej wszystko robimy na jeden rok, później zobaczymy, jak to będzie. A są na przykład takie sytuacje spośród tych sponsorów, których już masz, że po udanym meczu dzwonią tobie, aż przyjedź, porozmawiamy na temat jakiegoś kontraktu, czy to raczej są sporadyczne znaczy, takie sytuacje? Wiadomo, że po meczu, na meczu jest do góry, tam na koronie jest piwo, więc też z ludźmi takimi, którzy takie słowa mówią, zawsze mówię, że spokojnie, spokojnie, możemy rozmawiać po sezonie. Teraz najważniejsze jest to, żeby jeździć jak najlepiej i zdobywać punkty, ze spokojem ten sezon skończyć bez kontuzji, a później możemy rozmawiać, żeby to nie było po prostu tak, że jeżdżąc w tym sezonie i mieć to dużo startów i jeszcze sponsorami się zajmować, więc tak nie może to tak być zrobione raptownie, do wszystkiego trzeba podchodzić spokojnie.
Zapytam Cię jeszcze o kwestie właśnie tych sponsorów, ale też powiązane z finansami. Czy Ty nie uważasz, że w polskim żużlu doszliśmy do takiej sytuacji, przykłady klubu Szczęstochowy czy Gdańska, gdzie są problemy finansowe, że młody zawodnik startując w klubie Ekstraligi, on już na początku swojej kariery dostaje dość wysoki kontrakt na poziomie na przykład miliona złotych. Czy on później, jeżdżąc 2-3 lata, dostając takie pieniądze, nie masz takiego przekonania, że on jest później nasycony tym i on już nie ma celu, żeby dążyć, aby być lepszym, czy też za lepszymi zarobkami finansowymi? Ciężko powiedzieć, ja nie miałem nigdy kontraktu na poziomie 1 miliona złotych, nie wiem jak to jest i no ciężko mi tutaj powiedzieć coś o tym, no No bo to jest problem w polskim rządzie. to jest problem, no ale jeśli kluby się na to godzą, no to jest też ich problem, tak? Więc w Lesze nigdy nie było problemu takiego, że po prostu ktoś komuś dał wirtualne pieniądze. I ja się po prostu nigdy nawet chyba bym nie zgodził na coś takiego, na podwyżkę 100%, bo po prostu wiedziałbym, że to jest mało realne do spłaty, więc jesteśmy tutaj z klubem dogadani dobrze, obydwoje jesteśmy zadowoleni. No i tyle. A jeżeli chodzi o Twój kontrakt, który podpisałeś we wrześniu, 2 lata, 2015-2016, będzie startował w Ogólnie Leszno. Te rozmowy zaczęły się z inicjatywy klubu, czy Ty chciałeś już zacząć rozmawiać na temat nowego kontraktu? To znaczy, przyszła ta fala tych dobrych spotkań w moim wykonaniu i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to tak szybko nastąpi. Po prostu po jednym spotkaniu prezes Piotr przyszedł do mnie i objął mnie, mówi: Tofik, przyjdź tam do góry jutro, tam o tej godzinie będziemy rozmawiać i faktycznie poszedłem do klubu, do sekretariatu i jakieś tam luźne rozmowy były, już mówię, bardzo luźne, co i jak, takie tam różne pierdoły można powiedzieć i po jakimś czasie prezes znowu zadzwonił, czyli już wiedziałem, że klub faktycznie jest zainteresowany moją osobą, więc no i podpisałem ten kontrakt dwuletni. Tak to się wydarzyło. Ja jestem zadowolony, bo w sumie dla mnie świadomość, że klub sam chciał ze mną podpisać kontrakt, jest bardzo ważna, bo to pokazuje, że po prostu te moje wyniki były zauważone i to mnie cieszy. A jeżeli chodzi o te rozmowy kontraktowe, no nie będziemy rozmawiać o finansach, bo to wiadomo, każdego indywidualna sprawa. Jak takie rozmowy przebiegają? Tam są jakieś, wy artykułujecie jakieś punkty, na których wam zależy i to jest później dogadywane, czy po prostu z góry jest określony jakiś szablon i tego się trzymacie? Każdy kontrakt jest inny zupełnie i zawodnicy przyjezdni, mówię tutaj o zagranicznych, oni muszą przyjechać na te zawody i tam są zupełnie inne klauzule, podejrzewam. Nie wiem, nigdy nie zaglądałem w kontrakt nikogo innego, bo Jego by tak samo chciałem po wypowiedzieć. prostu nie, no nie mam takich kompetencji po prostu i tyle. Ja się zawsze zajmuję swoim kontraktem i to jest mój główny cel. Zapytam Cię jeszcze ogólnie o żużel, o Grand Prix, o Speedway, European Championship. Ty przyglądasz się tym zawodom pewnie z perspektywy sprzed telewizora jeszcze, miejmy nadzieję. Czy według Ciebie ten cykl Grand Prix, co był kiedyś, a teraz jest słabszy według Ciebie? Czy zawodnicy? Nie chciałem tu nikogo, umiejętności nikogo obniżać, ale no faktycznie jest troszkę gorszy chyba ten poziom. Nie wiem, czym to jest spowodowane tymi wszystkimi przepisami, które gdzieś tam nastąpiły i te kłótnie między BSI i SEC-iem. No nie wiem, no jakbym miał wybierać Speedway Grand Prix'a European Championships, nie wiem w sumie co bym wybrał na dzień dzisiejszy. Trudno powiedzieć, Grand Prix to jest świetna promocja samego siebie. No, to jest uznana już marka od wielu lat, a tam się po prostu dopłaca. A Mistrzostwach Europy, nie wiem jak to jest dokładnie robione, nigdy też tam nie jeździłem. Nie miałem okazji tam startować, więc nie chcę się wypowiadać na temat finansów, ale póki co ta marka na razie pracuje na siebie i na swój wizerunek.
Ty startując w ciągu sezonu w kilkunastu, kilkudziesięciu imprezach, czy to mecze ligowe, czy zawody indywidualne, nie masz takiego poczucia, że tego żużla jest za dużo? 12 rundy Grand Prix, SEC dochodzi, dochodzą jeszcze zawody juniorskie. Czy mi żużla nigdy nie znaczy, no tobie jeszcze akurat nie, ale jeżeli chodzi mi o kibiców, bo to się później przekłada na frekwencję. Przykładem na przykład tego jest Grand Prix w Lesznie. Mieliśmy imprezy światowe, drużyna wypłar świata, stadion pękał w szwach, a później z roku na rok było coraz gorzej. Nie, myślisz, że mniej tych imprez, ale lepszych jakościowo i tych kibiców przybędzie, czy po prostu to jest uzależnione od finansów, od tych licencji, bo to wiadomo, że każda licencja jest pieniądze. Uzależnione od nas, my nie możemy z tym nic zrobić, ale faktycznie tak jak mówisz, może tych rund powinno być mniej i tak naprawdę może powinny być porozrzucane po większej ilości krajów, czy może nawet kontynentów. Może to faktycznie to byłby klucz do faktycznej dobrej frekwencji. Nie wiem, ja nie jestem decydentem tego wszystkiego i nie mogę się wypowiadać głośno czy za głośno. No nie wiem. A na przykład startowałeś w Mistrzostwach Świata Juniorów. Turniej miał być w Argentynie. Tam nie pojechałeś, też miałeś chyba kontuzję, jak pamiętam. Teraz w przyszłym roku drużynówka juniorów będzie w Australii. Jak ty się zapatrujesz na takie wojaże młodych żużlowców? Bo teraz jest kwestia tego, kto będzie pokrywał koszty tego wszystkiego. I czy jest... Ja powiem tak, że ja lecąc do Argentyny miałem sam pokryć koszty praktycznie wszystkiego, bo nas Polaków wtedy było 7 w tym cyklu. I tak faktycznie ten koszt to było chyba tam około 40 tysięcy złotych. I to było niedorzeczne, bo my jako juniorzy mieliśmy sami za wszystko płacić, a zawodnicy, którzy wtedy lecieli pierwszy raz do Nowej Zelandii, oni mieli wszystko. Wszystko już w Nowej Zelandii zapewnione, wszystko było jak mama i tata. My mieliśmy wszystko sobie finansować. To było dziwne i niezrozumiałe. I tak faktycznie, nie wiem, czy ta kontuzja uchroniła mnie od bankructwa, czy nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie jednego z Polaków, tylko Maciek Januski pojechał go wtedy. Dokładnie, wtedy tylko Maciek poleciał i jak sam mówił, no dobra, no tak już leciałem sam, no to tak faktycznie przyszedł wtedy jeszcze przewodniczący GKSŻ Piotr Szymański. Maciek, my ci tam wszystko zapłacimy, nie? No ale... No też trochę takie niepoważne jest, skoro zawodnikom z Grand Prix, którzy mają tak milionowe było, kontrakty... Tak później było, że Bartek Zmarzyk złapał kontuzję, później był Patryk Dudek i tak wszyscy po kolei zaczęli być niezdrowi i... I tak w końcu temu Maćkowi wszyscy zaczęli dokładać i tak na końcu sam został i no, wszystko 100% zapłacone. No bo to jest takie niedorzeczne, że zawodnikom z Grand Prix pokrywają koszty, oni mają milionowe kontrakty na Grand Prix, no a takich juniorów wysyłają po Argentynach byliśmy po prostu płacić. Byliśmy po prostu królikami doświadczalnymi i tyle. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Myślę, że to się nie zmieni, bo chyba, że po prostu będzie to wszystko robione z zawodnikami Grand Prix, bo to jest chyba na koniec sezonu. Tak, na koniec. Więc może tak im się teraz w sumie światełko zapaliło, że można to zrobić razem. Ja bym zawsze mówiłem, że dlaczego, jak na przykład jest Formuła 1, no to w piątki są wyścigi Porsche Super Cup. Dlaczego nie może być tak, że jest BSI nie weźmie pod swoje skrzydła juniorów i przed każdą rundą Grand Prix w piątek nie obędzie się Mistrzostwa Świata Juniorów. No, też jest dobry pomysł na zagospodarowanie nawet tego piątku przed tym Grand Prix. Chociażby się więcej działo, też może to kibiców by przyciągnęło. No bo runda w Bydgoszczy czy w Pradze, no to stadiony się są pustkami. 12 rund Grand Prix, no to mamy 14 meczów w rundzie zasadniczej w Ekstralidze. Tak powszednieje to, tak trochę też. Nie chyba o to w tym wszystkim chodzi. Pożegnaliśmy się z Mikkelem Mikkelsenem i Kennethem Bier. Chciałbym, żebyś się ustosunkował do tych wydarzeń, ponieważ no, Kenneth 2 lata jeździł w Unii Leszno. Taki chyba bezproblemowy gość z niego był. No, miał przebłyski w swojej jeździe. No, w tym roku ta kontuzja może trochę zahamowała tą dobrą jazdę. Jak ty odniesiesz się do tych odejść tych zawodników?
Znaczy, no, jakieś zarzuty były do Keneta, że nie był z nami, nie utożsamiał się z naszym klubem i z zawodnikami, no ale jestem przeciwnego zdania. Zresztą nawet Zęgi powie, że jeżdżąc z nim w Częstochowie i tutaj w Lesznie, no, Kenet się po prostu zmienił. I to była chyba dobra wiadomość dla klubu, dla władz, no, ale wizja się zmieniła i tych zawodników już nie ma z nami. Mikiel też no, nie miał okazji co mecz jeździć z nami, no ale no, byli naszymi kolegami, tak, z zespołu i rozmawialiśmy normalnie. Nie było żadnych tam kłótni i no, tyle. Dużo miałeś propozycji z innych klubów w odnośnie kontraktu na przyszły rok, czy nie? No i chyba Jarek Hampel ma więcej. Jarek Hampel ma więcej? Jarek Hampel to w ogóle długa historia będzie w tym oknie transferowym, podejrzewam. Dobrze, już tak na zakończenie jeszcze się zapytam Ciebie o plany na ten przyszły rok. No bo wiadomo, jesteś już seniorem, będziesz oceniany pod innym kątem. Te wyścigi będą na pewno trudniejsze, odejdą Ci wyścigi młodzieżowe, gdzie teoretycznie w tych biegach jest łatwiej o punkty. No tutaj musisz już bardziej... Większą odpowiedzialność. Sami rozmawialiśmy, za dużo tych punktów w wyścigach młodzieżowych nie zrobiłem, więc... No masz rację. No, widzisz. Ale na przykład, bo od meczu tutaj z Gorzowem jechać na pozycji seniora, później komplet w Częstochowie, 14 z bonusem, jeżeli dobrze pamiętam. Później było w porządku i ten nieszczęsny mecz tutaj w Lesznie z Gorzowem. Tak. Nie wiem, coś się stało, czy ta presja była aż tak wysoka, czy po prostu no to nie był twój dzień. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Byłem w euforii po podpisaniu nowego kontraktu. Może za szybko to się stało. Nie wiem. No, faktycznie, z tej perspektywy czasu już to na pewno nie był mój dzień. I na koniec ostatnie pytanie. Pamiętasz, jak o tym rozmawialiśmy jeszcze chyba przed sezonem? Pytałem Cię o Twój ulubiony cytat, powiedzenie. Nie wiem, czy pamiętasz tą rozmowę, czy nie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale Cię przytoczę to. Nie obchodzi mnie, czy jesteś biały, czy czarny, gruby, czy chudy, hetero, czy homo. Jeśli jesteś dla mnie miły, ja będę dla Ciebie miły. Eminem. Ósma mila, bohater ósmej mili. Tak. Jakie Ty wartości w swoim życiu wynosisz na ten piedestał cały w życiu człowieka? No, ten cytat chyba mówi wszystko. Jeśli po prostu ktoś jest dla mnie okej, no to dlaczego ja mam być dla niego chamski, czy jakiś inny jeszcze, no, nie wiem. Po prostu zna się ludzi w miarę... 5 minut rozmowy już można wywnioskować, czy gość jest okej, czy można z nim tylko zamienić parę słów, kiwnąć tak i na razie. No i nie wiem, ja współpracuję z ludźmi, których po prostu znam i z którym mogę zaufać. Bo pracujesz z nimi piąty rok teraz będzie chyba z każdym z moich i mechaników i z Mikołajem, więc nie wiem, wszystkich sponsorów, których mam, też szanuję i to są bardzo w porządku ludzie, no i co mogę więcej powiedzieć. Dziękuję. Naszym gościem był Tobiasz Musielak, zawodnik Fogo i Leszno. Dziękuję. Dzięki.